przeczytać Państwu, jaka jest najlepsza recepta na szczęśliwe życie. Ponieważ myślę, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, chciałby być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, ale niestety tak niewielu z nas wie, jak to szczęście ma osiągnąć. Jednak w Biblii jest wszystko napisane. W psalmie pierwszym napisane jest: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. I to jest recepta na prawdziwe, szczęśliwe życie. I chcę Państwu powiedzieć również historię mojego życia. Chcę opowiedzieć o tym, jak ja doświadczyłam Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Kiedyś przez wiele lat swojego życia byłam osobą religijną. Prawie co niedziela chodziłam do kościoła. Wykonywałam różnego rodzaju obrządki, wykonywałam różnego rodzaju tradycje. Ale tak naprawdę to nie miało żadnego wpływu, jeśli chodzi o zmianę mojego życia. Przez wiele lat płakałam, ponieważ nigdy w swoim życiu nie doświadczyłam miłości. Nigdy w moim domu mi tego nie okazywano. Pomimo tego, że jestem najmłodsza z rodziny, w dzieciństwie nigdy nikt mnie nie przytulił. Nigdy też nikt nie powiedział do mnie słowa: kocham cię. A mój tata niestety był uzależniony od alkoholu. I odkąd sięgam pamięcią, nie mieszkał z nami w domu, ponieważ musiał się wyprowadzić. I to przyniosło bardzo poważne konsekwencje w moim dorosłym życiu. Ponieważ przez cały czas szukałam miłości przede wszystkim w starszych mężczyznach. Uważałam, że któryś z nich da mi to, czego nie otrzymałam w swoim własnym domu. Sądziłam, że któryś z nich będzie w stanie zapełnić pustkę, którą miałam w swoim sercu. Na dodatek tego wszystkiego bardzo często w moim domu powtarzano mi to, że do niczego się nie nadaje. I ja zawsze uważałam, że jestem gorsza, zawsze uważałam, że jestem brzydsza. Uważałam, że niczego w życiu nie osiągnę, że nikt mnie nie kocha. I tak naprawdę nie widziałam nawet sensu swojego życia. Dlatego jeśli są tutaj obecne osoby, które właśnie w taki sposób myślą na swój temat, to chcę powiedzieć Tobie, że to jest diabelskie kłamstwo, które może zrujnować Twoje życie. Ja mając 16 lat po raz pierwszy próbowałam zakończyć to życie, ponieważ uważałam, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie moich problemów. Ale pewnego dnia na mojej drodze Bóg postawił człowieka, który zaczął mi mówić o Bogu, który zaczął mi mówić o Panu Jezusie. O tym, że On mnie kocha i że tylko On może zmienić moje życie. Ja na tamten czas nie interesowałam się tym w ogóle, ponieważ zawsze uważałam, że takie tematy są dla księży albo dla starszych ludzi. Jednak ten człowiek powiedział mi takie bardzo ważne zdanie. Powiedział mi o tym, że tak jak każda rzecz, z której korzystamy tutaj na ziemi, potrzebuje instrukcji użycia, aby dobrze działać. Tak samo człowiek potrzebuje instrukcji dla swojego życia, aby być szczęśliwym. I taką instrukcją jest Biblia, ponieważ to Bóg nas stworzył i On wie najlepiej, co jest nam potrzebne.
I szczerze powiem, że kiedy klęknęłam na swoje kolana, kiedy zaczęłam wołać do Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus w jednej chwili przyszedł do mnie i zabrał ode mnie cały ciężar, który nosiłam na swoich plecach przez 24 lata swojego życia. Pan Jezus w jednej chwili uwolnił mnie od tego wszystkiego, z czym nie dawałam sobie rady. A przede wszystkim wlał w moje serce miłość, której tak długo szukałam. I szczerze powiem, że dopiero od tamtej pory jestem naprawdę szczęśliwą osobą, ponieważ dopiero od tamtej pory wiem, że moje życie ma sens. Wiem również, po co żyję na tym świecie. I wiem również, dokąd zmierzam. To Pan Jezus Chrystus zapełnił pustkę, którą miałam w swoim sercu. I chcę Ci powiedzieć, że nikt inny i nic innego nie jest w stanie zapełnić tej pustki. Pamiętaj o tym, że Pan Jezus tak bardzo Cię kocha, że swojego Syna jednorodzonego posłał Bóg na świat. Po to, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego ja zachęcam Was do tego, abyście nie lekceważyli tego wszystkiego, co my tutaj mówimy. Pan Jezus chce, aby każdy człowiek doszedł do upamiętania i poznania prawdy. Pan Jezus chce, aby każdy człowiek był zbawiony. I właśnie z tego powodu my tutaj jesteśmy.